Na tych swoich koncertach miałam włączoną klimatyzację. Tutaj to jest jakiś koszmar po prostu. Ja się odziałem, a tutaj jednak postawiliśmy natychmiastowo. No ktoś, proszę Państwa, wiesz, przyszedł w pięknej panterze, postawił na świeżego fryzjera, ja, więc jest trochę chłodno. Mobwife to jest to, co jest stworzone ewidentnie pode mnie. Dobrze, więc jesteśmy ochłodzeni, ale po gorącej Aquari Tour. No ja chcę zacząć dzisiaj poważnie, od najpoważniejszej kwestii, bo twój skarbiec majonezowy wzbogacił się o jakieś 40 kg majonezu. Co ty z nim zrobiłaś po tych koncertach? Nie, no, jak to co? No, będę go spożywać. No, przecież nie wykąpałam się w nim. Myślałem, że rozdałaś, bo to jednak, wiesz, to jest tam, wiesz, ileś wiader. Nie, to jest dla mnie prezent. Nie rozdaję prezentów. Nie, dzielimy się. Dobrze. To jest taki moment dla fanów, kiedy muszą na razie rozstać się z tobą i stresami koncertowymi, ale wracając jeszcze do tych wspomnień, bo spotykamy się dzisiaj również dlatego, że 15 lutego na Polsat Box Go Aquaria trafia. Tak. Wrócę do tych kilku chwil, o których ja najczęściej myślałem podczas tych koncertów. Co ty masz w głowie na chwilę przed wyjazdem na scenę? Czy ty jesteś wtedy sama, skupiona, czy jednak pełna empatii? Rączki! I wiesz... Nie, znaczy robię to, ale to nie jest to, co mnie koncentruje. Wolę się koncentrować samemu. Jestem bardzo zmobilizowana, bardzo skupiona, bardzo poważna. Czasami tam się uśmiechnę, ale moim zdaniem to jest tak bardziej na siłę. Aha. Ten koncert był bardzo wymagający i w ogóle to całe show, ten spektakl muzyczny, no bo to tak można nazwać, wymagał i mentalnego przygotowania, i fizycznego przygotowania, tam cały czas coś się działo. Więc tak, chwilę przed wejściem do muszli jestem bardzo, bardzo taka skupiona. Są też takie momenty, kiedy bardzo ważne jest, by wszystko zagrało, by nie tylko ty, żebyś nie tylko ty była po prostu w pełnej koncentracji, ale wszyscy. Czy na przykład ciebie stresuje, czy na ty i ja za chwilę poleci z deszczownicy, wiesz, pełen deszcz? A nie, to jak już jesteśmy w trakcie show, to nie zastanawiam się nad tym, czy tak będzie. Ewentualnie już po fakcie, jeżeli tak się nie stało, no to próbuję wyeliminować się na kolejną sztukę, żeby się udało. Natomiast w trakcie nie nakręcam się negatywnie. Na zasadzie, Boże, co się stanie, jeżeli to nie poleci, czy coś w tym stylu. My naprawdę wszyscy jesteśmy byliśmy bardzo, bardzo zmobilizowani i tam każdemu bardzo zależało. Ja widziałam to, że musimy się nastawiać pozytywnie, nie, niż negatywnie. Ten wspaniały koncert będzie 15 lutego na Polsat Box Go. Czy ty żałujesz w jakiś sposób, że to nie będzie ten zarejestrowany w arenach, tylko w hali? Trochę żałuję, bo jak już wzięłam całkowicie sprawy w swoje ręce też jako reżyser, to i dodałam pirotechnikę, i dodałam CO2, i trochę scenografię powiększyłam, no bo wiadomo, no to tych efektów musi być więcej, jak jest nie 3000 ludzi, jak tutaj w studio, ale 15 tysięcy ogląda ciebie. Też były różne tam zmiany w scenariuszu, na końcu. Trochę żałuję, no oczywiście, że tak, ale z drugiej strony tutaj od tego studia wszystko się zaczęło. Jestem niezmiernie wdzięczna stacji, że zdecydowała się zrealizować taki bardzo wymagający projekt, jeżeli chodzi o publiczność, która ma codziennie oglądać coś, co tak naprawdę tyczy tylko nielicznych, czyli koncertowanie. A ja koncertuję... Zaczniemy, jak będziesz gotowa. Właśnie. Powinien powiedzieć, za kilka minut kończę wywiad i wtedy się zacznie. No, a ja koncepcję nad całą swoją akwarię miałam dużo przed tym, zanim stworzyliśmy reality show, więc jestem im bardzo, bardzo za to wdzięczna, że tutaj jakby zaczęła się ta cała baza, a te dodatki oczywiście i ta ewolucja, która nastąpiła, oczywiście również jest istotna, ale cieszę się, że ten początek był zarejestrowany tu i 15 zobaczycie początek naszej wspaniałej przygody. Wśród gości, którzy wystąpili na Aquarii, był m.in. Smolasty. Tak. Czytałem w komentarzach, że fani zauważyli w nim taką malutką zmianę, że na początku według nich był do ciebie taki trochę nieśmiały, może z pozycji fana, bo on mówił, że też wychował się na twoich piosenkach, a potem już dawaliście czadu. Ty też widzisz w waszej relacji jakąś małą zmianę? Nie, ja widzę w nim cały czas ogromny szacunek i jest bardzo dobrym, serdecznym kolegą. Nie widzę w nim takiej zmiany, o której ty mówisz, ale bardzo się lubimy, a ja bardzo rzadko kiedy kogo lubię, więc cieszę się, że mam takiego fajnego kolegę. Ale też mieliśmy i Lambery na koncertowych przygodach halowych i Bryskę. No to były takie fajne, ciekawe kompozycje sceniczne. Tak naprawdę też ogromny sukces, żeby po 20 latach śpiewać tak naprawdę tylko piosenki z najnowszej płyty, żeby z tych wszystkich gości zgarnąć. Tam się tylko Bedo Esa nie udało do piosenki Dom. Próbowałaś? Nie. Nie próbowałam, bo mieliśmy trzy koncerty w tych największych halach Polski.
i tak naprawdę no, bym musiała mieć 4 koncerty, żeby go wziąć. A Bryska była dla mnie bardzo ważna, bo napisała największy hit ze mną, melodia ta. Lanberry była dla mnie bardzo ważna, bo to od niej zaczęła się cała przygoda z Aquarium, bo napisałyśmy razem Don't Wanna High, czyli pierwszą piosenkę promującą Aquarię. No a Smolasty napisał ze mną ostatni hit, czyli Nim Zajdzie Słońce, czym jakby zamknął nawet, chcąc nie chcąc, tę naszą wspólną przygodę koncertową, więc... No ten BDOS oczywiście bardzo fajną, mamy tą piosenkę i ona opowiada o takich moich prywatnych przeżyciach i spojrzeniu na związek, ale nie na tyle, żeby wybrzmiał on w Aquarii. Mhm. Czy wam się w ogóle udało spotkać w studiu, czy teraz się nagrywa tak, że nawet się w sumie artyści nie muszą widzieć? Nie, w ogóle się nie widujemy. Ale w studiu nagrywaliście piosenkę, bo... Nie widujemy się nawet w studio. Teraz każdy nagrywa oddzielnie. Dobrze. No to takim malutkim ciekawostką zakończymy. Dzisiaj to już nam tak pokazują, że czas, że to trzeba się mówić na spokojnie. To zapraszam wszystkich 15 lutego w mojej urodziny, Światowy Dzień Singla. Odpalajcie Polsat Box Go, czyli cały koncert Aquarii. Mam nadzieję, że będzie wzbudzał was tyle wspaniałych emocji i wspomnień, co w nas. To już twoje 25 urodziny. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji Wiwy. 40. Przestań. Taka 40 to nie jest 40. Dzięki bardzo. Pa.